Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica, kłania się Państwu ojciec Witold Hetner. I zapraszam na wspólną modlitwę, na naszą też transmisję nieszporów, które kończą tydzień modlitw o jedność chrześcijan. Dzisiaj w święto nawrócenia świętego Pawła Apostoła przenosimy się duchowo do Bazyliki świętego Pawła za murami rzymskiej bazyliki, w której jest pochowany święty Paweł Apostoł. Tam są złożone jego relikwie w miejscu tuż nieopodal miejsca jego męczeństwa. I modlitwa nieszporów co roku w tym miejscu, w tej bazylice odbywa się właśnie 25 stycznia, kończąc w ten sposób tydzień modlitw o jedność chrześcijan. Też w tej modlitwie będą brać udział delegaci kościołów, innych kościołów chrześcijańskich. Będzie delegat, przedstawiciel patriarchatu z Konstantynopola, kościoła prawosławnego. Będzie przedstawiciel kościoła anglikańskiego. Też będą oni, odczytają oni modlitwy po poszczególnych psalmach, które będą odmawiane w czasie dzisiejszych nieszporów. Jest oczywiście Ojciec Święty, który przewodniczy tej modlitwie, są kardynałowie. Na zakończenie nieszporów jeszcze zabierze głos, oczywiście będzie homilia Ojca Świętego, a na zakończenie zabierze głos jeszcze kardynał Kurt Koch, przewodniczący dykasterii do spraw promocji jedności chrześcijan. I już słyszymy piękne dźwięki organów i celebransi zajmują miejsce przy ołtarzu. Ojciec Święty, przedstawiciel kościoła anglikańskiego i prawosławnego, po bokach obok Ojca Świętego. Teraz wszyscy trzej stoją w chwili takiej krótkiej modlitwy przed ołtarzem, pod którym jest właśnie grób świętego Pawła Apostoła. Podobnie jak w bazylice świętego Piotra, tak i tutaj u świętego Pawła za murami jest takie zejście pod ołtarz schodkami na lewo, na prawo i można wtedy podejść już przed ten sarkofag. Kiedy kilka lat temu w kościele obchodziliśmy rok świętego Pawła, uczeni przeprowadzili badania i potwierdzono, iż tak, tutaj te szczątki, te kości tam złożone zgadzają się z tym, co wiemy o świętym Pawle. A więc plus jeszcze tradycja, że tutaj jest on pochowany, a więc mamy tę pewność, że tak, tutaj jest złożone, są złożone relikwie świętego Pawła Apostoła. Już delegacje wychodzą z tego obniżenia przed ołtarzem, przed konfesją. Ojciec Święty zasiada przed ołtarzem, tak samo delegaci kościołów prawosławnego i anglikańskiego. Obok niego przed ołtarzem na równi z obecnymi w świątyni pięknej, przestronnej i rozpoczynamy już modlitwę nieszporów. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Niech Kościół sławi z radością, oddaje chwałę Piotrowi. Niech Kościół Święty z radością oddaje chwałę Pawłowi, bo z wroga Pan go przedziwnie uczynił swym apostołem. Przejęty srogim zapałem, wyniszczał imię Chrystusa, a potem z żarem ognistym Chrystusa miłość rozgłaszał.
O jakże wielka nagroda, gdy trzecie niebo oglądał, a słów tajemnych znaczenia nikomu nie śmiał wyjawić. Gdy ziarna słowa rozsiewał, wyrastał plon przeobfity, zapełnił nieba spichlerze owocem dobrych uczynków. Jak gorejąca pochodnia rozjaśnia świat promieniami, by znikły błędy w ciemności, a sama prawda władała. Niech będzie cześć Chrystusowi i Ojcu z Duchem Najświętszym, bo dał On wszystkim narodom narzędzie swoje wybrane. Najchętniej będę się chlubił z moich słabości, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusa. Ufność miałem nawet wtedy, gdy mówiłem,
jestem w wielkim ucisku. I zalękniony wołałem, każdy człowiek jest kłamcą. Czym się Panu odpłacę za wszystko, co mi wyświadczył? Podniosę kielich zbawienia i wezwę imienia Pana. Wypełnię me śluby dla Pana przed całym Jego ludem. Cenna jest w oczach Pana śmierć Jego wyznawców. O Panie, jestem Twoim sługą, Twym sługą, synem Twojej służebnicy. Tyś rozerwał moje kajdany. Tobie złożę ofiarę pochwalną i wezwę imienia Pana. Wypełnię me śluby dla Pana przed całym Jego ludem. W dziedzińcach Pańskiego domu, pośrodku Ciebie, Jeruzalem. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Najchętniej będę się chlubił z moich słabości, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusa. Teraz modlitwę odczyta przedstawiciel patriarchatu prawosławnego. O Panie, który łamiesz kajdany tych, którzy Tobie ufają, przyjmij ofiarę uwielbienia, jaką wznosimy do Ciebie. Twoje miłosierdzie niech na nas stąpi, niech uwolni nas od nieszczęścia grzechu, niech nawróci nasze serca ku posłuszeństwu Ewangelii i niech ożywia naszą braterską miłość przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Tę modlitwę odczytał Jego Eminencja Polikarpos Stavropoulos, metropolita prawosławny Włoch i Malty, Patriarchatu Ekumenicznego z Konstantynopola. Ja siałem, Apollos podlewał, lecz Bóg dał wzrost. Gdy Pan odmienił los Syjonu, wydawało się nam, że śnimy. Usta nasze były pełne śmiechu, a język śpiewał z radości.
mówiono wtedy między narodami. Wielkie rzeczy im Pan uczynił. Pan uczynił nam wielkie rzeczy i radość nas ogarnęła. Odmień znowu nasz los, o Panie, jak odmieniasz strumienie na południu. Ci, którzy we łzach sieją, rządź będą w radości. Idą i płaczą, niosąc ziarno na zasiew, lecz powrócą z radością, niosąc swoje snopy. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Ja siałem, Apollos podlewał, lecz Bóg dał wzrost. Modlitwę teraz odczyta jego eminencja Ian Ernest, dyrektor Centrum Anglikańskiego w Rzymie, przedstawiciel osobisty arcybiskupa z Canterbury w Rzymie. O Panie, który nie opuszczasz Twoich dzieci w godzinie próby i doprowadzasz ich do swojej miłości poprzez miłosierdzie i przebaczenie. Przyjmij hymn udziękczynienia, jaki Kościół wznosi ku Tobie za wielkie rzeczy, jakie uczyniłeś dla nas. Ożyw naszą wiarę w Ciebie i nie pozwól, abyśmy się oddalili od Ciebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Dla mnie żyć to Chrystus, a śmierć jest mi zyskiem. Chlubię się krzyżem naszego Pana Jezusa Chrystusa. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa. On napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym na wyżynach niebieskich w Chrystusie. W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. Z miłości przeznaczył nas dla siebie, jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa, według postanowienia swojej woli. Uchwalę majestatu swej łaski,
którą nas obdarzył w umiłowaniu. W Nim odkupienie mamy przez krew Jego, odpuszczenie grzechów według bogactwa Jego łaski. Szczodrze ją na nas wylał w postaci wszelkiej mądrości i zrozumienia. Przez to, że nam oznajmił tajemnicę swej woli, według swojego postanowienia, które przedtem w nim powziął, dla dokonania pełni czasów, aby wszystko zjednoczyć na nowo w Chrystusie jako głowie, to, co jest w niebiosach i to, co jest na ziemi. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Dla mnie żyć to Chrystus, a śmierć jest mi zyskiem. Chlubię się krzyżem naszego Pana Jezusa Chrystusa. Jestem najmniejszy ze wszystkich apostołów i niegodzien zwać się jestem apostołem, bo prześladowałem Kościół Boży. Lecz za łaską Boga jestem tym, czym jestem. A dana mi łaska Jego nie okazała się daremna. Przeciwnie, pracowałem więcej od nich wszystkich. Nie ja, co prawda, lecz łaska Boża ze mną. Quando venite a presentarvi a me, chi richiede a voi questo? Che veniate a calpestare i miei atti? Gdy przychodzicie, by stanąć przede mną, kto tego żąda od was, żebyście wydeptywali me dziedzińce? Zaprzestańcie składania czczych ofiar. Obrzydłe mi jest wznoszenie dymu. Święta Nowiu, Szabaty, zwoływanie świętych zebrań. Nie mogę ścierpieć świąt i uroczystości. Nienawidzę waszych świąt Nowiu i obchodów. Stały mi się ciężarem. Sprzykrzyło mi się je znosić. Gdy wyciągniecie ręce, odwrócę od was me oczy. Choćbyście nawet mnożyli modlitwy, ja nie wysłucham.
Ręce wasze pełne są krwi. Obmyjcie się i oczyśćcie. Usuńcie zło uczynków waszych sprzed moich oczu. Przestańcie czynić zło. Zaprawiajcie się w dobru. Troszczcie się o sprawiedliwość. Wspomagajcie uciśnionego. Oddajcie słuszność sierocie. Stawajcie w obronie wdowy. Chodźcie i spór ze mną wiedźcie, mówi Pan. Choćby wasze grzechy były jak szkarłat, jak śnieg wybieleją. Choćby były czerwone jak purpura, staną się białe jak wełna. Fragment z Księgi proroka Izajasza. Dopiero co wysłuchaliśmy Słowa Bożego, które charakteryzowało ten tydzień modlitw o jedność chrześcijan. Są to słowa mocne, tak mocne, że mogłyby wydawać się niestosowne w chwili, gdy przeżywamy radość spotkania jako bracia i siostry w Chrystusie, aby celebrować uroczystą liturgię ku Jego chwale. Już dziś nie brakuje smutnych i niepokojących wiadomości, także chętnie byśmy się obeszli bez społecznych wyrzutów Pisma Świętego. Jeśli jednak posłuchamy niepokojów czasów, w których żyjemy, tym bardziej powinniśmy się zainteresować tym, co sprawia, iż cierpi Pan, dla którego żyjemy. A jeśli zgromadziliśmy się w Jego imię, to nie możemy nie umieścić w centrum Jego słowa. Jest ono prorocze. Bóg faktycznie głosem Izajasza przestrzega nas i zaprasza do przemiany. Przestroga i przemiana. To dwa słowa, na temat których chciałbym wam dziś wieczorem zaproponować kilka spostrzeżeń. Przestroga. Posłuchajmy raz jeszcze niektórych słów Bożych. Gdy przychodzicie, by stanąć przede mną, zaprzestańcie składania czczych ofiar. Gdy wyciągniecie ręce, odwrócę od was moje oczy. Choćbyście nawet mnożyli modlitwy, ja nie wysłucham. Co rozbudza oburzenie Pana do tego stopnia, że gani w tak gniewnych tonach lud, który tak bardzo miłuje? Tekst ujawnia dwa powody. Przede wszystkim krytykuje fakt, że w Jego świątyni, w Jego imieniu nie spełnia się to, czego On sam pragnie. Nie kadzideł i ofiar, lecz aby pomagano uciśnionym, by wymierzano sprawiedliwość sierocie, by broniono sprawę wdowy. W społeczeństwie czasów proroka istniała powszechna tendencja, niestety stale aktualna, do uznawania bogatych i składających liczne ofiary za błogosławionych przez Boga, a gardzenia ubogimi. Jest to jednak całkowite niezrozumienie Pana. Jezus ogłasza ubogich błogosławionymi, a w przypowieści o sądzie ostatecznym utożsamia się z głodnymi, spragnionymi, obcymi, potrzebującymi, chorymi, uwięzionymi. Oto więc pierwszy powód oburzenia. Bóg cierpi, gdy my, uważający się za Jego wiernych, przedkładamy nasze wizje ponad Jego. Kierujemy się raczej osądami ziemskimi niż tymi z nieba, zadowalając się obrzędami zewnętrznymi i pozostając obojętnymi wobec tych,
o których On najbardziej się troszczy. Bóg zatem smuci się, można powiedzieć, smuci się, boleje z powodu naszego niezrozumienia wynikającego z obojętności. Oprócz tego jest jeszcze drugi i poważniejszy powód, który obraża Najwyższego, świętokradcza przemoc. Mówi, nie znoszę uroczystych obrzędów naznaczonych grzechem. Ręce wasze są pełne krwi. Usuńcie sprzed mojego oblicza zło waszych niecnych czynów. Pan jest rozgniewany przemocą popełnianą wobec świątyni Boga, jaką jest człowiek, podczas gdy On sam jest czczony w świątyniach zbudowanych przez człowieka. Możemy sobie wyobrazić, jak bardzo musi cierpieć, będąc świadkiem wojen i brutalnych działań popełnianych przez tych, którzy wyznają chrześcijaństwo. Przychodzi na myśl wydarzenie, kiedy pewien święty zaprotestował przeciw okrucieństwu króla, udając się do niego w okresie Wielkiego Postu, żeby ofiarować mu mięso. Kiedy władca w imię swojej religijności z oburzeniem odmówił, mąż Boży zapytał go, dlaczego ma skrupuły przed spożywaniem mięsa zwierzęcego, podczas gdy nie waha się skazywać na śmierć dzieci Bożych. Bracia i siostry, ta przestroga Pana daje nam wiele do myślenia, jako chrześcijanom i jako wyznaniom chrześcijańskim. Chciałbym powtórzyć, że dziś wraz z rozwojem duchowości i teologii nie mamy żadnych wymówek. Wciąż jednak są tacy, którzy utrzymują, iż czują się zachęcani lub przynajmniej upoważnieni przez swoją wiarę do wspierania różnych form zamkniętego i agresywnego nacjonalizmu, do postaw ksenofobicznych, do pogardy, a nawet znęcania się wobec tych, którzy są odmienni. Wiara wraz z inspirującym ją humanizmem musi podtrzymywać zmysł krytyczny w obliczu tych tendencji i pomóc szybko reagować, gdy zaczną do niej przenikać. Jeśli chcemy, za przykładem apostoła Pawła, aby łaska Boża w nas nie była daremna, musimy sprzeciwiać się wojnie, przemocy, niesprawiedliwości, gdziekolwiek się pojawia. Temat tego tygodnia modlitw został wybrany przez grupę wiernych w Minnesocie, świadomych niesprawiedliwości popełnianych wobec przeszłości, wobec rdzennych mieszkańców i wobec Afroamerykanów w naszych czasach. W obliczu różnych form pogardy i rasizmu, w obliczu obojętnego niezrozumienia i świętokradczej przemocy, Słowo Boże napomina nas, uczcie się czynić dobrze, szukajcie tego, co prawe. Nie wystarczy potępiać, trzeba też wyrzec się zła, przejść od zła ku dobru. Tutaj przestroga jest nakierowana na naszą przemianę. Przemiana, zmiana. Po zdiagnozowaniu błędów Pan prosi o ich naprawienie i przez proroka mówi, obmyjcie się, bądźcie czyści, przestańcie czynić zło. A wiedząc, że jesteśmy uciemiężeni i jakby sparaliżowani przez nazbyt wiele grzechów, obiecuje, że to On będzie tym, który zmyje nasze grzechy. Chodźcie i spór ze mną wiedźcie, mówi Pan. Choćby wasze grzechy były jak szkarłat, jak śnieg wybieleją. Choćby czerwone były jak purpura, staną się jak wełna. Umiłowani, od naszego niezrozumienia Boga i kryjącej się w nas przemocy nie jesteśmy w stanie uwolnić się o własnych siłach. Bez Boga, bez Jego łaski nie uzdrawiamy się z naszego grzechu. Jego łaska jest źródłem naszej przemiany.
Przypomina nam o tym życie apostoła Pawła, którego dziś wspominamy. Sami nie możemy tego uczynić, ale u Boga wszystko jest możliwe. Sami nie możemy tego uczynić, ale razem jest to możliwe. Razem istotnie Pan prosi swoich uczniów o nawrócenie razem. Nawrócenie, to słowo, wiele razy powtarzana i niełatwe do zrozumienia, nawrócenie jest wymagane od ludu. Nawrócenie ma dynamikę wspólnotową, dynamikę eklezjalną. Wierzymy zatem, że nasze ekumeniczne nawrócenie postępuje również w takim stopniu, w jakim uznajemy siebie za potrzebujących łaski, potrzebujących tego samego miłosierdzia, uznając, że wszyscy we wszystkim zależymy od Boga. Poczujemy się i będziemy naprawdę z Jego pomocą jednym. Bracie, naprawdę braćmi. Jakże pięknie jest otworzyć się wspólnie pod łaską Ducha Świętego na tę przemianę perspektywy, odkrywając na nowo, że wszyscy wierni rozproszeni po świecie mają ze sobą łączność w Duchu Świętym i w ten sposób, jak pisał święty Jan Chryzostom, mieszkaniec Rzymu wie, że Hindusi są członkami tego samego, co on ciała. W tej drodze komunii jestem wdzięczny, że tak wielu chrześcijan z różnych wspólnot i tradycji aktywnie i z zainteresowaniem towarzyszy synodalnej drodze Kościoła katolickiego, która, mam nadzieję, będzie coraz bardziej ekumeniczna. Nie zapominajmy jednak, że podążanie razem i uznanie, że jesteśmy ze sobą w komunii w Duchu Świętym, pociąga za sobą wzrost, który może nastąpić tylko, jak pisał Benedykt XVI, kiedy jej punktem wyjścia jest intymne spotkanie z Bogiem, spotkanie, które stało się zjednoczeniem woli, a które pobudza także uczucia. Właśnie wtedy uczę się patrzeć na inną osobę nie tylko jedynie moimi oczyma i poprzez moje uczucia, ale również z perspektywy Jezusa Chrystusa. Jego przyjaciel jest moim przyjacielem. Niech apostoł Paweł pomoże nam się zmienić, nawrócić się. Niech nam wyjedna nieco swojej niezłomnej odwagi. Na naszej drodze bowiem łatwo jest pracować raczej dla własnej grupy niż dla Królestwa Bożego. Zniecierpliwić się, stracić nadzieję na ten dzień, w którym wszyscy chrześcijanie skupią się przez jedno sprawowanie Eucharystii w jedności jednego i jedynego Kościoła, której Chrystus od początku udzielił swojemu Kościołowi. Ale właśnie w perspektywie tego dnia pokładamy naszą ufność w Jezusie, który jest naszą Paschą i naszym pokojem. Gdy się modlimy i oddajemy Jemu cześć, On działa i pociesza nas to, co powiedział Pawłowi, a co możemy usłyszeć jako skierowane do każdego z nas. Wystarczy Ci mojej łaski. Najmilsi, pragnąłem podzielić się w duchu braterskim tymi myślami, które wzbudziło we mnie słowo, abyśmy przestrzeżeni przez Boga dzięki Jego łasce przemieniali się i wzrastali w modlitwie, w służbie, dialogu i wspólnej pracy ku tej pełnej jedności, której pragnie Chrystus. Chciałbym teraz wyrazić moje serdeczne podziękowania Jego Eminencji, metropolicie Polikarpowi, przedstawicielowi Patriarchatu Ekumenicznego, Jego Ekscelencji, Janowi Ernestowi, osobistemu przedstawicielowi arcybiskupa Canterbury w Rzymie oraz innym obecnym przedstawicielom wspólnot chrześcijańskich. Wyrażam głęboką solidarność z członkami Wszechukraińskiej Rady Kościołów i organizacji religijnych, którzy tutaj są obecni. Pozdrawiam studentów prawosławnych i prawosławnych wschodnich, stypendystów Komisji do Spraw Współpracy Kulturalnej z Kościołami Prawosławnymi przy Dykasterii do Spraw Popierania Jedności Chrześcijan
oraz studentów z Instytutu Ekumenicznego z Bossei Światowej Rady Kościołów. Serdecznie pozdrawiam również brata Alojza i braci z Teze, zaangażowanych w przygotowanie ekumenicznego czuwania modlitewnego, które poprzedzi otwarcie najbliższej sesji Synodu Biskupów. Idźmy wszyscy razem drogą, którą Pan nam wyznaczył, drogą jedności. Trwa modlitwa nieszporów w świętu nawrócenia świętego Pawła Apostoła, kończącą tydzień modlitw o jedność chrześcijan, nieszpory ekumeniczne. Ojciec Święty wraz z przedstawicielami, wyznawcami różnych wyznań chrześcijańskich, kościołów chrześcijańskich, wspólnie w Bazylice świętego Pawła Apostoła u grobu patrona dnia dzisiejszego w Rzymie, wspólnie uwielbiają Boga jednym głosem jako bracia i siostry, wyznawcy tego samego Pana, Jezusa Chrystusa. Obok Ojca Świętego zasiada przedstawiciel Kościoła Prawosławnego, Patriarchatu Konstantynopola i również przedstawiciel Kościoła Anglikańskiego, przedstawiciel arcybiskupa Canterbury i też są w świątyni obecni przedstawiciele duchowni, wierni, różnych wyznań chrześcijańskich. O kilku z nich tutaj usłyszeliśmy w słowie kończącym rozważanie, które przed chwilą Ojciec Święty wygłosił. Modlitwa o jedność. To jest ta intencja, ten duch, który nam dzisiaj przyświeca. Będę Cię wielbił, Panie, z całego serca mojego. Będę Cię wielbił, Panie, z całego serca mojego. Wśród narodów będę sławił Twoje imię. Z całego serca mojego. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Będę Cię sławił, Panie, z całego serca mojego. Święty Pawle Apostole, głosicielu prawdy i nauczycielu narodów, wstawiaj się za nami u Boga, który Ciebie wybrał.
Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim, bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy. Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, a Jego imię jest święte. Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie nad tymi, którzy się Go boją. Okazał moc swego ramienia, rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich. Strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych. Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił. Ujął się za swoim sługą Izraelem, pomny na swe miłosierdzie, jak obiecał naszym ojcom, Abrahamowi i jego potomstwu na wieki. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Święty Pawle Apostole, głosicielu prawdy i nauczycielu narodów, stawiaj się za nami u Boga, który Ciebie wybrał. Zbudowani na fundamencie apostołów, aby stanowić żywą świątynię Boga, módlmy się z wiarą. Pamiętaj, Panie, o swoim Kościele. Father,
Ojcze, Ty zechciałeś, aby Twój Syn zmartwychwstały ukazał się najpierw apostołom. Spraw, abyśmy byli Jego świadkami aż po krańce ziemi. Pamiętaj, Panie, o swoim Kościele. Ty posłałeś na świat swojego Syna, aby ubogim niósł dobrą nowinę. Daj, abyśmy przepowiadali Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Pamiętaj, Panie, o swoim Kościele. Ty, który objawiłeś siebie samego w Twoim Synu, który stał się człowiekiem, aby pojednać świat z Tobą, daj światu pokój, światu, który cierpi, daj światu pokój Ewangelii i pociechę. Ty, który posłałeś Twojego Syna, aby siał w glebie świata ziarno Twojego Słowa, daj nam obfite żniwa, daj pracownikom Ewangelii obfite żniwa. Du hast den Aposteln den Dienst der Versöhnung aufgetragen. Lass alle, die ihre Sünden bekennen, deinen Trost erfahren. Ofiarowałeś Twojego Syna, aby pojednać z Tobą świat. Spraw, aby wszyscy hojnie współpracowali w Twoim dziele pojednania i pokoju. Ustanowiłeś Ty Chrystusa królem wszechświata, wynosząc Go po Twojej prawicy. Przyjmij w Twoim królestwie naszych zmarłych braci. Pamiętaj, Panie, o swoim Kościele. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, Wszechmogący Boże, obchodzimy dzisiaj nawrócenie świętego Pawła, apostoła, którego powołałeś do głoszenia dobrej nowiny wszystkim narodom. Spraw, abyśmy za jego przykładem dążyli do Ciebie i świadczyli wobec świata o prawdzie Twojej Ewangelii. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Teraz głos zabierze kardynał Kurt Kuch, przewodniczący dykasterii do spraw promocji jedności chrześcijan. Santo Padre, Ojcze Święty, na zakończenie celebracji nieszporów i na końcu tygodnia modlitw o jedność chrześcijan, kieruję do Ciebie serdeczne pozdrowienie również w imieniu wszystkich chrześcijan, którzy należą do różnych kościołów i wspólnot kościelnych i którzy zjednoczyli się tutaj w Bazylice Świętego Pawła za murami, aby razem modlić się z Tobą, razem z Tobą o jedność chrześcijan. Dziękujemy Ci
z głębokości serca, Ojcze Święty, że zechciałeś przewodniczyć celebracji nieszporów również i w tym roku, okazując w ten sposób po raz kolejny, jak bardzo leży Ci na sercu zaangażowanie ekumeniczne. Kończymy tydzień modlitwy o jedność chrześcijan, święto nawrócenia świętego Pawła Apostoła. Z tym jest związane ważne orędzie, jakie Sobór Watykański II pozostawił nam w swoim dekrecie o ekumenizmie. Nie istnieje prawdziwy ekumenizm bez wewnętrznego nawrócenia. Aby zaangażowanie ekumeniczne, że musi być ono przeniknięte duchem nawrócenia i że wszyscy jesteśmy wezwani do nawrócenia i że również sens głęboki jest też sensem głębokim tematu tygodnia modlitw w tym roku. Uczcie się czynić dobra, szukajcie sprawiedliwości. Te słowa są wzięte z księgi proroka Izajasza, według których Pan wymawia je, kierując się do swojego ludu. Prorok pamięta nam więc, przypomina nam więc, że nie istnieje w świętych pismach bardziej esencjalne pojęcie relacji ludzkich, jak to Zedaka, czyli sprawiedliwość. Ponieważ Bóg sam jest zakochany w sprawiedliwości, możemy być zjednoczeni z Nim jedynie, jeśli my również pracujemy na rzecz wspólnoty opartej na sprawiedliwości między nami ludźmi. Tylko z takiej sprawiedliwości może wypłynąć ów pokój, którego wszyscy pragniemy na świecie, w świecie współczesnym i który prorok Izajasz streścił w tym wyrażeniu opus justitiae pax, że pokój jest owocem sprawiedliwości, to odnosi się również do naszych wysiłków ekumenicznych. My, chrześcijanie, znajdziemy pokój pośród nas, jeśli nie spostrzegamy jedynie, nie patrzymy jedynie na nasze prawa, ale jeśli będziemy doceniać również z wdzięcznością dary i bogactwa, jakie Duch Święty powierzył innym kościołom i wspólnotom, które są darami i bogactwem dla wszystkich nas. W tym rozpoznaje się prawdziwą miłość ekumeniczną. Miłość bowiem jednoczy wielorodność, różnorodność i jedność. Miłość nie wymazuje słusznych różnic, jakie między nami istnieją, między nami chrześcijanami, ale je zbiera harmonijnie w jedność głębszą, która nie jest narzucona z zewnątrz, ale owocuje od wnętrza. Jedno z największych darów miłości, jakie my, chrześcijanie, możemy dać sobie, jedni drugim nawzajem, jest wspólna modlitwa o jedność Kościoła i jedność w modlitwie. To w tym duchu dzisiaj jesteśmy zjednoczeni tutaj z Tobą, Ojcze Święty, na modlitwie, prosząc Pana, aby pomógł nam nauczyć się zawsze coraz bardziej czynić dobro i szukać sprawiedliwości w naszym wspólnym życiu jako chrześcijanie i w naszym wspólnym świadczeniu dawanym współczesnemu światu. Obiecujemy Ci, Ojcze Święty, że będziemy się modlić za Ciebie. Dziękujemy Ci z serca za Twoją piotrową posługę i przede wszystkim za Twoje zaangażowanie ekumeniczne. I teraz prosimy o Twoje błogosławieństwo apostolskie. Dziękuję. Były to słowa kardynała Kurta Kocha, przewodniczącego dykasterii do spraw promocji jedności chrześcijan, dykasterii watykańskiej. I teraz podchodzą do świętego przedstawiciele kościołów prawosławnego, anglikańskiego,
aby wspólnie udzielić zebranym i nam również błogosławieństwa. Pan z wami i z Duchem Twoim, niech imię Pańskie będzie błogosławione teraz i na wieki. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Ite in pace. Dobiegły końca, drodzy Państwo, nieszpory ekumeniczne, a wraz z nim dobiegł końca 56. już tydzień ekumeniczny przeżywany w Kościele, w całym świecie. Tydzień pod hasłem czyńcie dobro, szukajcie sprawiedliwości. Słowa z księgi proroka Izajasza. Te nieszpory zakończyły ten tydzień tegoroczny. Nieszpory, którym przewodniczył ojciec święty Franciszek i podczas których byli obecni również przedstawiciele kościołów, innych kościołów chrześcijańskich. Był obecny obok ojca świętego dwaj szczególnie. Jego eminencja Polikarpos Stavropoulos, metropolita prawosławny Włoch i Malty, należący do patriarchatu ekumenicznego w Konstantynopolu, oraz jego eminencja Ian Ernest, dyrektor Centrum Anglikańskiego w Rzymie, osobisty przedstawiciel arcybiskupa Canterbury w Rzymie. Bardzo Państwu dziękuję za wspólną modlitwę. Kończymy tydzień modlitwą jedność chrześcijan, ale niech się nie kończy nasza modlitwa w tej intencji. Takie były słowa, takie jest pragnienie Kościoła od zawsze, od lat Jezusa Chrystusa, pragnienie, aby byli jedno. Niech nam to pragnienie Jezusa też i nas, niech ono ożywia przez cały rok, przez całe nasze życie, każdego dnia, w każdej naszej modlitwie. Bardzo Państwu dziękuję. Kłania się Państwu ojciec Witold Hetnar. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.